Cześć wszystkim, słuchajcie, ja dzisiaj przychodzę do Was z nieco innym filmikiem vlogmasowym niż do tej pory, a mianowicie będzie to świąteczne Q&A, które wylosowałam w moim kalendarzu adwentowym. I jak mówić Wam szczerze, jakby ja przeczytałam te pytania, ale nie przygotowywałam się na nie, ponieważ wiecie, chciałam, żeby to było bardziej takie spontaniczne, takie na żywioł, więc teraz będziemy po prostu odpowiadać na te pytania, które przygotowała dla mnie Wiki. Tych pytań jest 6 i w ogóle dała coś fajnego, dała szybkie strzały na koniec, także super. Dobra, pierwsze pytanie. Może ja Wam w ogóle pokażę kartkę, jak to wygląda fajnie. Jakiś liść. I nie było czekoladki, jak coś. 14 grudnia, świąteczna Q&A. Co najbardziej lubisz w świętach? Pierwsze pytanie. Czy szczerze? Ja na przykład w świętach bardzo lubię to, że lecą takie świąteczne piosenki, chociażby w autobusie, że jest tak biało, jak spadnie ten śnieg, że przyjeżdża rodzina, że się wszyscy odwiedzają. Ja wiem, że to są takie banalne rzeczy, wszystko, ale naprawdę ja uważam, że to jest naprawdę coś super i mam też takie wrażenie, że więcej ludzi jest dla siebie takich, że jesteśmy dla siebie bardziej dobrzy. Jakkolwiek to już mówicie, są różne te akcje typu Woźb w styczniu, Szlachetna paczka. Ostatnio mam dziewczynę na Instagramie, która przez 3 dni tam... Szczerze, ja nie brałam udziału nigdy w Szlachetnej paczce, więc nie wiem do końca, jak to wygląda, ale tam widziałam, że ona przez 3 dni jeździła, robili tam różne cuda. Na przykład ja też biorę w jednej akcji udział, jakby to jest pomoc dla seniora, ale sądzę, że o tym będę mówić nieco innym vlogmasie, ale też jakoś na dniach. Nie wiem, podoba mi się też to. Lubię też ubierać choinkę. U mnie jest taka... Nie wiem, czy mam tu jakieś pytania o tradycję? Dobra, nie mam tutaj pytania o tradycję, ale jakby do domu od siebie... Ja lubię u mnie coś takiego, jakby w domu u babci i dziadka jest coś po prostu... Jest coś, było coś takiego, że każdy choinkę ubiera. Każdy, wiecie, każdy domownik ubiera tą choinkę. Na przykład moja babcia, mój dziadek. Moja mama też teraz jeszcze nie ubieraliśmy choinki, ale ubierała moja siostra, ja. Zawsze nas jest dużo przy tej choince i to jest też, wiecie, takie fajne. I ta choinka u babci, wiecie, ona nie jest ubierana na biało, na złoto, nie. Ona jest wszystkimi bombkami po prostu ozdobiona. I my jeszcze mamy takie, wiecie, takie laseczki, ale nie takie jakieś, wiecie, czerwone, tylko takie w papierkach, różne słodycze. Fajne to jest, albo te bombki wszystkie są z innej parafiny, ale to jest fajne, serio, lubię to w świętach. Lubię, wiecie, taki czas świąteczny i lubię też bardzo kolędy z Polsatem, z innym jakby kanałem telewizyjnym. Lubię też kolędy, no to jest fajne. Wolisz dawać czy dostawać prezenty? No jak ja powiem, że dawać, to też będzie takie twoje. Ja powiem tak, fajnie jest też, wiecie, dostać coś fajnego, bo wiadomo, ogólnie dostać jakiś prezent, jak ktoś się postara, super. Ale też bardzo lubię, jak dam komuś prezent, to wiecie, lubię, żeby ten prezent był trafiony. I ja w ogóle lubię bardzo, wiecie, dawać takie prezenty, które są jakby spersonalizowane dla tej osoby. Jakieś życzenia, które zawsze piszę prosto z serca. Jak komuś napisze taką rozprawkę, to naprawdę to jest prosto z serca, co naprawdę życzę tej osobie. Także ja lubię, jakby wiecie, dawać komuś też prezent, który tej osobie się spodoba, by pokazać tej osobie, że jest dla mnie ważna, że jednak, wiecie, poświęcam ten czas, bo zależy mi na tej osobie. Lubię to jakby dać do zrozumienia tej osobie, że jest dla mnie ważna. Ale wiadomo, też fajnie jest dostać prezent i zobaczyć, czy ktoś dla ciebie też poświęcił ten czas. Jak jeszcze ktoś, wiesz, zrobi coś sam z siebie albo, nie wiem, napisze takie dłuższe życzenia, to też jest coś super według mnie. Ale jak mam wybierać coś z tych dwóch opcji, no to wolę dawać prezenty, dawać życzenia, tak pisać, no... Wolę dawać, ale wiadomo, jeśli też coś dostanę, no to też się ucieszę. Jaki był najbardziej trafny prezent, jaki dostałaś? I nad tym myślałam, bo nie miałam pojęcia. I słuchajcie, ja pamiętam jedną taką wigilię. Ja miałam chyba, nie wiem, 5-6 lat i poszliśmy z rodzicami do, wiecie, do mojego pokoju i ja nad łóżkiem miałam taki obrazek z aniołkiem. I moja mama mi tam mówi, no to pomódl się do aniołka, co byś chciała dostać. I wiecie, u mnie pod choinkę w wigilię zawsze aniołek przynosi prezenty. No i wiecie, i ja mówię... Wow, chciałabym jakiś tam, nie wiem, zamek w kucyki, nie wiem, wiecie, słuchajcie, coś takiego, coś z kucykami, pamiętam. I wiecie, i po tej kolacji wigilijnej ja tak lecę pod tą choinkę, chcę zobaczyć, co tam jest, i otwieram, i wiecie, i tam był ten domek, wiecie, ten domek z kucyków. I ja miałam takie, wow, skąd aniołek wiedział, wow, nie, byłam, wiecie, taka... No miałam takie wow i pamiętam, że była kiedyś taka bajka, ja ją zawsze oglądałam u dziadków
na takim kanale, nie pamiętam jak to się nazywało, ale były takie kolorowe literki. I tam był taki miś, taki dinozaur fioletowy i on się później zmieniał w takiego dużego dinozaura. I ja miałam fazę na tą bajkę. I wiecie, ja później miałam taką rozkminę. Chodziłam, wiecie, później przez Wigilię i Boże Narodzenie i się zastanawiałam, czy jakbym powiedziała aniołkowi, że chcę dostać tego misia, to czy on by się też zmieniał w taką postać. I wiecie, później tak się naprawdę zastanawiałam, kurde, mogłam prosić jednak o tego misia, coś tam, coś tam. To było takie trafne, bo miałam takie wow, no z tego się bardzo cieszyłam. Gdybyś mogła wybrać dowolne miejsce na świecie, gdzie spędziłabyś święta? Oglądam teraz vlogmasy u Andziax i Luki. Oni są w Nowym Jorku i chyba na ten moment najbardziej chciałabym spędzić święta w Nowym Jorku, ale nie sama, tylko wiadomo, ze swoimi bliskimi. W Nowym Jorku, może nawet nie tyle co święta, ale nie, bo pytanie jest o święta. Nawet nie, jeśli nie święta, to chociażby pojechać tam w tym czasie świątecznym. No, to na ten moment bardzo bym chciał, albo w Los Angeles teraz też oglądam Dane i Majewskiego, też mi się podoba, więc któryś z tych dwóch miast na święta. No na ten moment tak. Opowiedz ulubione świąteczne wspomnienie. Muszę pomyśleć, jakie jest moje ulubione świąteczne wspomnienie. Oprócz tego misia. Mam jedno takie swoje ulubione świąteczne wspomnienie. To jest chyba Wigilia sprzed 3 lat. Wigilia sprzed 3 lat. Wiecie, u mnie Wigilia zawsze wygląda tak, że my wiecie, jeździliśmy do babci i wszystko. I wiecie, i tam jakby u mnie liczniejsze z reguły zawsze było Boże Narodzenie niż Wigilia, tak autentycznie, szczerze. Więc wiadomo, wiecie, jak później ktoś tam przyjeżdżał i tak dalej, ale jednak przy tym, no, czekajcie, czy mnie jest, można łatwo zrozumieć, u mnie liczniejsze z reguły zawsze było Boże Narodzenie niż Wigilia, a w Wigilia bardziej, wiecie, przyjeżdżały osoby, żeby, wiecie, się tam przywitać, wymienić tym opłatkiem, ale jakby nie zostawały do końca na tej kolacji wigilijnej. I pamiętam jedno takie Boże Narodzenie, które mi się bardzo podobało, było u nas w domu. Ono było w moim starym domu. I na Wigilii było nas około 20 i na Boże Narodzenie było nas jeszcze więcej i było, wiecie, tak bardzo dużo osób. Było bardzo fajnie, bardzo, znaczy głośno, wiecie, nie tak, że krzyki czy coś, ale tak głośno, tak fajnie, wesoło. No i to tak mega fajnie wspominam. I później też taka bardzo duża, liczna była Wielkanoc i to były takie jedne z naprawdę super świąt, które fajnie wspominam. I to jest dla mnie takie bardzo fajne wspomnienie i mi się przypomniało, że te święta tak naprawdę wspominam super i fajnie było, bardzo super było. Co wolisz? Szybkie strzały? A właśnie Wiki nagrała Szybkie strzały i bardzo mi się podobały Szybkie strzały. W sensie, wiecie, no nie zagłębiałam się w nie, ale fajne są Szybkie strzały, jak na przykład, wiecie, oglądam je na pudelku czy coś, to mi się podobają. Szybkie strzały. Choinka sztuczna czy prawdziwa? U mnie jest sztuczna w pokoju, ale w domu zawsze jest prawdziwa, więc prawdziwa. Nie obchodzić Bożego Narodzenia czy Sylwestra? Nie obchodzić Sylwestra. Świąteczne potrawy czy tradycje? Ja lubię ryby. Ja wiem, że to może być takie, wiecie, jak ja z kimś gadam, to dużo osób, fuj, ryba, fuj, na Wigilię jem tylko bar z łóżkami, fuj, co nie? Ja lubię ryby, więc z racji, że u mnie w domu już nie mogę niektórych rzeczy jeść, bo są już na święta, to potrawy, na ten moment potrawy świąteczne. Eleganckie ubranie czy świąteczny sweter? Eleganckie ubranie. Nie dostać prezentu czy spędzić samotnie święta? Nie dostać prezentu. Święty Mikołaj czy Dziadek Mróz? Święty Mikołaj, a pod choinkę aniołek. Chociaż ostatnio jak rozmawiałam ze znajomymi, to u dużo osób na przykład gwiazdka przynosi prezent pod choinkę, albo nawet Mikołaj przychodzi 2 razy. Więc bardzo zmienne. Słuchajcie, to by było na tyle z mojego Q&A. Mam nadzieję, że się podobało, że wytrzymaliście tą całą moją poplamninę. I co, zapraszam Was do następnego vlogmasu. I co? No i to tak naprawdę wszystko. Zachęcam Was do śledzenia mojego Instagrama, mojego TikToka, wszystko jest w opisie. I śledzenia najbliższych vlogmasów, ponieważ będę poruszać tam, moim zdaniem, fajną akcję świąteczną, także to wszystko. Jeszcze Wam wszystkiego dobrego, no i co? I widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!